Recenzja anglo-amerykańskiego filmu Angielski pacjent. Przeczytałem wiele recenzji tego filmu, który zakończono kręcić dokładnie 25 lat temu, co do dnia, 31 stycznia. Prawie wszystkie recenzje zaczynają się od słów: jest rok 1943. Film opowiada o burzliwej miłości na tle wypadków wojennych w Afryce. Ale nie spotkałem ani jednej recenzji, która by wyraziła wprost, że film ten jest opowieścią o grzechu, który zabija człowieka. Grzechu, który, jak najsłodszy cukierek, zatruwa człowieka i niszczy wszystko wokół. Ja tak twierdzę z troską o ludzi. Ja powtarzam, że człowiek nie może zapominać, iż żadne zło nie przedstawia się jako zło. Wręcz przeciwnie, zło przedstawia się zawsze jako coś fajnego, a zachętą do niego jest przygoda, dobre chęci, ziemskie piękno, namiętność, silne napięcie męsko-damskie i tak dalej. I oto właśnie sugeruję wam spojrzenie na ten film poprzez pryzmat naszej hierarchii wartości, naszej moralności, która pozornie nas krępuje, ale tylko dzięki niej możemy uniknąć tragedii. Notabene Olmashi w rozmowie z Maddoxem deklaruje wyraźnie swój światopogląd, stwierdzając: nie ma Boga. Przypomnijcie też sobie Księgę Rodzaju i pierwsze kuszenie człowieka. I teraz przejdźmy do filmu. Ja zacznę tak. Jest rok 1944. Październik. Zestrzelony przez Niemców nad Saharą pilot, ciężko poparzony, znaleziony i odratowany przez Beduinów, trafia do alianckiego szpitala i nawet oficer, który usiłuje ustalić jego tożsamość, jest zbywany przez umierającego. Bo tamten wie, że jest już po drugiej stronie życia. Oficer notuje tylko angielski pacjent, a tytułową rolę gra Ralph Fiennes. Mój rówieśnik, znany nam z filmu Spielberga, Lista Schindlera, jako Amon Goetz. On już jest we władzy śmierci i patrzy z pogardą na ludzkie sprawy. Trafia pod opiekę pielęgniarki o imieniu Hanna z Montrealu, to Juliette Binoche. Jeżeli on jest we władzy śmierci, to Hanna, można tak powiedzieć, idzie ze śmiercią pod rękę. Ludzie, których kocha, tracą życie. Jest młoda i jeszcze nieroztropna, pragnie szczęścia, ale śmierć idzie z nią jak cień. No, taki życiowy pech. I tak zaczyna się pierwszy wątek filmu. Rozmowy Hanny i pacjenta w jakimś włoskim zdemolowanym klasztorze. Ona u progu dorosłego życia, a on już po drugiej stronie, żyjący jeszcze wspomnieniami, z czaszką obciągniętą skórą jak bibułka. No i choćby jego wygląd zachęca do obejrzenia filmu, bo to istny prezydent Joe Biden. Drugi wątek filmu, stale się przeplatają, a łączy je notatnik pacjenta. To wydarzenia z wojny w Afryce. Grupa pilotów, kartografów z tajną misją robi wypady z Kairu, aby pomóc pokonać Niemców. Wśród nich jest węgierski książę Olmashi oraz towarzysząca innemu pilotowi jego żona, fascynująca Christine Scott Thomas, jako Catherine Clifton. Nawiasem mówiąc, ubiegała się o rolę, pisząc do reżysera Antoniego Minghelli. Cytuję: to ja jestem Catherine w twoim filmie i nie wyobrażam sobie lepszej odtwórczyni tej roli. Podczas jednej z wielu imprez przy ognisku, wskazana butelką, opowiada mit o Kandaulesie, Gigesie i pięknej żonie. Kandaulesa, a potem Gigesa. To znamienny fragment z Herodota, który przewija się przez oba wątki. I może wtedy zawiązuje się toksyczny romans Catherine z Olmashim.
Zawadiacki książę to nad wyraz inteligentny samiec. Ma opinię mruka. Nie lubi przymiotników. Kocha jak jakiś dziki wilk i nie chce być niczyją własnością. Ona kocha wodę. No i lądują w jednej wannie. Film ma znakomite ujęcia, barwy i cienie. Może dlatego i my, jako świadkowie ich romansu, zapominamy o moralności i śledzimy z fascynacją ich historię, a można by kłócić się godzinami, kto właściwie kogo uwodzi. Wokół wojsko. Wojna w Afryce wisi na włosku, a oni zajmują się tylko sobą, a miota nimi namiętność i wyrzuty sumienia. Mają skrupuły, ale brną w rozkosze, są chorzy z tęsknoty za sobą. Taka konspiracja nie może trwać długo. Mąż rozumie dramat i podejmuje decyzję, by ze swą żoną pasażerką rozbić się samolotem, zagarniając w katastrofie Al-Mashiego. Mąż ginie, a kochankowie przeżywają, ale by ratować ciężko ranną Catherine, zostawia ją w tak zwanej grocie pływaków na pustyni, a sam błąka się od aliantów do korpusu Rommla i sprzedaje tajemnice wojenne Tobruku i Kairu, by tylko Niemcy dali mu samolot dla jej ratowania. I znów, w imię namiętnej miłości, staje się sprawcą wielu nieszczęść pod niemiecką okupacją. No ale i tak jest za późno, więc zabiera jej ukochane ciało na pokład i leci ku przeznaczeniu. To nie wszystko z tego wątku i jak obejrzycie, skorzystacie jeszcze wiele. A wątek z 1944 roku we Włoszech, Hanna, czy jak to woli Binoche, w poszukiwaniu szczęścia idzie pod rękę ze śmiercią. Zresztą zobaczycie sami. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby zakończenie zasugerowała sama Binoche. Oglądałem ten film zafascynowany pejzażami, historią rysunków naskalnych w jaskini pływaków, no i to chyba oczywiste, emocjami kochanków, których historia wzrusza, ale nie zapomniałem o moralnej weryfikacji decyzji bohaterów przez odnoszenie ich do dekalogu jako zbioru dobrych drogowskazów dla ludzi. A ludzie wciąż łamią dekalog i dają kiełkować złu. A zło z małych kiełków rośnie i pożera ludzi. Oglądając po raz drugi piękny film, szukałem początków i kamieni milowych tego zła. Może po prostu należało powstrzymać się przed romansem pozamałżeńskim, aby uniknąć tego całego ciągu zdarzeń? To była taka pozornie mała pokusa w tyglu wojennych spraw. A iluż ludzi pozbawiła z kolei ich szczęścia. Hanna i Al-Mashi polubili się. Łączy ich podobieństwo egoizmu. Twórcy filmu też łączą się z ich hierarchią wartości. Al-Mashi pozuwa się do zdrady, kłamstwa, morderstwa, by realizować swoje szczęście. W ogóle to zły człowiek. I przyznam, że jak rzadko, nie mam wątpliwości w nazywaniu tak głównego bohatera. Przecież zazwyczaj narrator, główny bohater jest przez nas jakoś zrozumiały, nawet w swoich złych czynach. A tu mówię śmiało. Al-Mashi jest z natury bardzo egoistyczny. Pozornie skromny, nie otacza się dobrami, ale on w tej pozornej skromności zabiera bez najmniejszych skrupułów wszystko, czego w danej chwili chce. Nie zważa na innych. Nie rozważa dobra innych. Jego pozorne poświęcenie dla kochanki wynika tylko z tego, że uznał ją za swoją własność. Pielęgniarka, Hanna, kocha życie, ale swoje. I za zgodą pacjenta uśmierca go. Jest taka tendencja nawet w prawodawstwie różnych państw. Ale ja osobiście z eutanazją się nie zgadzam. Piotr Boroń.